the magic-y stuff everyone's so scared of? Sauce. I can use sauce. It helped me to keep the monster from winning entirely. Ooh, nice. Ooh. I don't need it anymore. I want you to have it. Oh. już proszę cię, już nie fantazuj, tak? I'm going to go and find my cat now. He must be lonely without me. Bye. I won't forget you. Elegancko. A, kulki źródła. O, elegancko. A, widzę, że już wszystkich wessałeś. Bierz kilka, to zeżrzyj. A, no właśnie. Przyzbieramy w sumie aż tak tych kulek, że... No. Ja mam ich, kurde, dużo. Niezidentyfikowany topór? Nice. Dobra, już pierdzielam te kulki. No, czyli... Dodaję, nie? O, to jest dobre. Bo... Nice. Dobra, czyli to idzie do Fejna. Ja się jeszcze tepię na Panią Zemsty. Spoko. W sensie do starą Salecha. W sensie. Bo z tym Tarquinem, kurde, coś trzeba pomyśleć. No ale to Tarquin nie był zamknięty, jeśli chodzi o questa, jak przeszliśmy dalej, więc... No właśnie nie był, ale świeci się tutaj, niby. Salecha. Czyli ty też z nim nie możesz pogadać, nie? Nie wiem, nie gadałem z nim jeszcze, więc spokojnie. You must truly savor my company, Godwoken. O, no ty możesz. Dwójka, powiedz, że wiesz o jego dziele we wskrzeszeniu Wredmana, czy może raczej Brakusa Rexa? Tarquin's jaw tightens. I dabble in all forms of learning, necromancy included. Can you really blame me for being talented? Can you really blame me when I'm forced to use my skills against my will? Okay. Może go nie zabijajmy, bo jeszcze ma tą anatemę. No dobra, ale tylko wiesz... Chyba, że wolisz go zabić. Czekaj. Nie wiem. F5. Wiesz, to nie jest, że od razu go zabić, nie? Tylko wiesz, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla przyłożenia ręki do czegoś takiego, że wskrzesił, kurde, największego tyrana, jakikolwiek chodził po świecie. Kto jesteś, żeby mnie zauważyć? Nie chciałbyś próbować pomóc tym leeches, tym so-called gods? Their lust for power is the root of all misery in this world. But yes, I did it. I ushered Brakus Rex, the mad sorcerer king, back into the land of the living. I hope you'll admit. That is impressive. No to robi wrażenie. Dallas willed it, and I was in no position to refuse. She wanted to use Brakus to sniff out the Aetiran, to use a tyrannical king as a personal bloodhound, so she could get her hands on the most powerful purging device the world's ever seen. She thinks she can control him. She is wrong. A creature like him will find a way to break his shackles. He must be eradicated. Widzisz? That's why I sought the pieces of anathema. It's the only thing that can slay him. What could possibly best the greatest act of necromancy ever performed? Dostałem anathema. No dawaj. Take anathema and keep it close. Without it, you are nothing to Brakus. No, bez niej to Brakus nas zetrze na proch, więc... Spoko. Dwuręczny, panie. Nice. Trwałość jeden. On, no właśnie. Do zwierza. Masz, bo to jest takie ciężkie, że ja pierdzielę, nie? No się zastanawiam właśnie, kurde. Bo założyłbym ten miecz, nie? No bo... No. Ale tak, wszystko już jest pozamykane. I teraz możemy się udać. Do Dalis. Czekaj, runkę tylko wsadzę. Do spoko, tego. Spoko. Ja zobaczę, co on tu jeszcze ma.
Nie ma nic ciekawego. Tylko ja mam nadzieję, że ten miecz się nie rozdupcy jak ten, jak będę nim walczył. No rozdupcy się, on ma tylko trwałą zieloną, on jest tylko wyłącznie jak Sareksa. O stary, ale ten damage teraz. Nie wątpię. No nie, no to co, nie mam, mam go nie używać? No nie wiem, no zostawmy go na braku Sareksa, no bo on ma trwało 7, więc to może się zepsuć po jednym hicie, kurde, nawet, nie? No, no bo tu ale ewidentnie jest. Tylko co widzę, ania trwałość, no... Dobra, też przełączę runę, bo to jednak... No. Dokładnie. Dobra, ja się takie do krypty, zajdę tam na dół, dojdę, a ty jakby zapomnę. Nie, ja muszę... Znaczy dobra, to ty idź, ja jeszcze muszę się tepnąć do miasta, bo muszę się naprawić. No, powoli koniec. Już ku końcowi się zbliżamy. A ja jestem ciekawy, czy broń się psuje tylko jak nią wyważasz. Nie wiem. Mi się tak wydaje. Ale kusi, bo miałbym double DPS na zwierzu, pod ponad 2000. No kurde. Wiesz co, no save'a będziemy mieli, może sprawdzić zawsze, można, nie? No, ja bym sprawdził, bo kurde, no wtedy, panie, byśmy ten... Ja już idę, tylko szybko zrobię jedno Schachermacher. Jaką runę pakujesz do tej broni? Zwiększająca damage. Ale fizyczny? Tak. Bo jakby co, to ja też mam fizyczny, mogę ci dać jedną. Ja mam siła plus 2, 13% jako fizyczna. Ile fizyczne? 13. Aha, to ja mam 11, także jakby co, no to ten. No, bo ja mam potężną, dużą runę, kurczę. No to ja ci wyślę do zwierzę, że będziesz miał po prostu w obu broniach tą runę. Dobra. 2% niby, ale wiesz, bo zawsze możesz szybko podmienić, nie? No. True. Dobra, mam. Stary, 2709-3015. Srogo. Ja mam 611 do 646. To teraz wiesz, jednak pruje, no. Nie? Dobra, tepię się do ciebie. No, tep. Break. Dobra, ja robię zapisz. Rób super, uber, hiper, zajebiaszczego save'a. Lucek. To dygamy. Jestem gotowy, ciach. Ty, ale chyba można naprawiać broń młotkiem, nie? Tak, można. Kowalskim. No, można. To naprawię w razie czego. W czasie walki, kurde, młotek naprawia broń. No. Dziennik. What? You come here often. I don't know what you did, but you just released a source blood. I thought I'd come and see what all the fuss was about. No, zobaczymy. Looks like the big moment has finally arrived. I will do everything I can to support you, Godwoken. I will pray for you. I think you'll need it. No dobra. Barbarzyńca, donośnym rykiem obić swoje rozczarowanie. Modlitwa, a co na przykład z mieczem? Don't underestimate the power of true prayer. This is a place of incredible power, where a single prayer holds the weight of thousands. Your heart and soul will fill as quickly as they're drained. Może będzie nam źródełko uzupełniać i będziemy napierdzielać. No. Consider it a taste of your divine future. The people will pray for you. In turn, they'll trust you to do right by them. As I'm trusting you to do now. Módl się. Do mnie. Wielbcie mnie. Of course it's up to you whether or not to listen. I know how I'd respond, but you do you. A, teraz przypomniałem sobie, dlaczego zginąłeś wtedy od mojego ataku. No. Jednego. Bo staliśmy wszyscy blisko siebie, a to jest takie lekkie AOE i po prostu zostać tak by trzema naraz. A, o kurde, no. Jak się tak dziwię mówię. Czemu, kurde, zjechałeś mi prawie 5000, kurde, włącznie tam ze shieldem,
Jedną kulką, nie? No. Dobra, Maladie zobaczymy. Really chuckles to herself. O, to sam Maladie jest... Średnia. Looks like my investments paid off after all. You've shown me kindness in the face of my sins. My worship is the least I can offer. Now go. Rivalon needs a new divine. Dziękuję. Uwielbienie. Co daje? Czujesz? Z punktów źródła minus 3. Trzy! Próbujemy z punktów źródła. Co tu się dzieje? Jak to co? Dalis. Dalis i zgraja. Wredderman? Jest Wredman, kurde. Dobra. Czekaj, wiesz co, ja jeszcze zaraz zapiszę, ale pod innym save'em. No. Wiesz co, ja myślę, że to będzie tak samo jak w jedynce. Znaczy, żeby jak zabijemy Brakusa, Rexa, to jest GG po grze. Pamiętasz, jak było z tym smokiem w jedynce? Że olewaliśmy wtedy resztę i lelaliśmy ziomeczka, nie? Dobra, jedziemy. No. Lucian Boski. Dallas told me about you. You must be as hard as diamonds and twice as bright to have come so far. Your divine welcomes you. The divine you thought dead lords over the chamber from a granite throne. He moves to speak, but it's Reedman's voice that next pierces the air. What a twist. Lucian frowns at Vredeman, then bestows a benevolent smile upon you. All that you know of him flashes across the panorama of your mind. I underestimated you, Godwoken. You have proven to be a formidable foe. You have my respect. Respect? Indeed. Lucian's gaze rests upon you and goes through you. He takes your measure entirely. Ty stary, wiesz co mi teraz naszło do głowy? A co jeśli król bogów to sam Lucian? A, niewykluczone. Kurde, w sumie mogłem ja pogadać, bo nie wiadomo czy tam perswazja i to. Zobaczymy. No, zobaczymy, no. Lucian, we should tell the Godwoken the truth. Yes, I agree. It is time we dropped our masks. Dallas nods, then reaches for the sides of her head. Where there was one face, suddenly there are four. She takes off the mask of the shapeshifter. Odwiecznymi. Tak. A skull is revealed, bejeweled and ancient as the void. I am eternal. Aren't they just full of surprises? Przekrzycz ich. Dwójka jest dobra. No, też jest w sumie, no najlepsza w sumie nawet, lepsza od czwórki. Powiedz, no że bo... to tłumaczy bardzo niewiele, zażądaj wyjaśnień. Fear not, Godwoken. Dallas is on the side of all that is good. She is helping me rid Rivalon of the influence of the source. Listen to her. Bo nie. I shall tell you the tale as I told it to Lucian. Long ago, the scholar Fane discovered that the veil between the world and the void was made of source. Our seven lords desired this power. Of course. Silence, slave. Our king forbade the seven to reach for this power, but they didn't listen. Instead, they rebelled and sent the king and his people into the void. With the source they stole from the veil, the seven created the races so they would have worshippers. Continuuj, co było dalej? The seven made a mistake. By taking its source, they tore a hole in the veil, and it is through this hole that the void finds its way into our world. The seven's lust for power let in the void. Our goal is to close the hole they created, to restore the source to the veil. When we are done, there shall be no more source in the world.
Rivalon will be finally free from the gods that enslave them. Kurde. Jedynka i dwójka jest dobre. Jedynkę bym dał, szczerze mówiąc. Wierzę swoje zdziwienie, czy zamknięcie wyrwy nie skaże przypadkiem króla i ludu dalić na wieczność w puszce? My people cannot be allowed to return from the void. They are tarnished. They are void woken. They can only bring chaos and death and... There is more, but she hesitates to share it. Then she decides that she must. I was a child when the God King tore my family apart. I was purged of source and left to rot in a putrid tomb. A child. It was hell. A hell I suffered for the sins of my father. He was the one that betrayed the God King. He was the one that told the Seven the secrets of the veil. Córka Fejna? Na to wygląda. O mój Boże! The cruel joke of it all is that the same tomb that housed my tortured body is what sheltered me from the void. Few Eternals escaped that fate. Myself, my mother, and Thane. Yes, Thane is my father. What? No. It can't be. Everything Dallas did. It was all you. Child. Everything I did to fix your mistake. Our people, every purged sorcerer, every dead magister, all those weeping families, they're on your head, father. It's your fault, father. But now I have revenge. Revenge on the Seven and the God King. Revenge for what they took from me. My life. My people! My mother! The hammer's voice falters, and her coolness vanishes. Every crack and rasp betrays her grief. But her next words burn not with sadness, but anger. Did you even look for me? Did you even look for her? Dallas, control yourself. Our purpose transcends your personal wounds. Yes. You. You are right. Dallas's reasons weren't mine to question. All that ever mattered to me was peace. Peace for Rivalon. Peace for me, whatever the means. And now, we are on the precipice. Zapytaj, jak odwieczna została generałem w włoskim zakonie. With a face ripper. And a suitable sacrifice, of course. The real Dallas didn't volunteer herself to me, mind you. Curiosity led her to the tomb. My hunger for source took care of the rest. I presume her bones remained there. And then I took her place. It didn't take long to realize that Lucian was the key to my vengeance. And I was the key to the salvation of Rivalon. Jedynka. Lucian chce pokoju, zapytaj w jaki sposób rozpętana przez nich przemoc miała doprowadzić do pokoju. While Dallas sought the Aetheren, I started draining the gods of their source. Slurp, slurp, slurp. One more word from you and I shall use the leash. I had to hide from the gods. So I had the walls of this crypt equipped with tenebrium and protections put in place. It worked. Everyone, even the gods, thought me dead. As divine, I was created, empowered to stop the void. I was the avatar of the Seven, their strength and their weakness. My bond to them allowed me to drain them of their source. Powiedz, że pozwolenie się śmierga źródła osłabiło ich i utorowało drogę pustkowcom. Yes, in a sense. When the death fog was unleashed, many elves died.
With fewer elves to worship him, Tyr Cendilius weakened. This gave the God King his first real foothold back in the world. To strengthen himself, he sent his Voidwoken, the remnants of my people, to hunt down the sorcerers seeking to reclaim their source. The Voidwoken. Disgusting things. They ravaged the land they touched and infected the air they breathed. They were also an incredible stroke of luck. You see, blaming the sorcerers for Voidwoken made them easier to capture. The Aterran now contains almost all of the source the Seven stole. Soon, we will be able to heal the Veil. The Void shall be banished, and I, Lucian the Divine, shall return from the dead. A false divine, of course. I shall have no power. But the world will not know this. I shall demand peace, and we shall have it. The plan is almost complete. We have made so many sacrifices, Godwoken. All of us. Of ourselves and those we love. One last sacrifice is required. For the future of Rivellon, you must surrender your source. Never. Decide. Be the true no, chyba nie. And give up your source, or be forced to submit like a coward. Ciekawe, co by byśmy oddali. There is no other way. The source of the world is required to close the veil. All of the source. We only lack yours. Jedynka? No, zauważ, że żadne źródło uczyni ciebie pustą skrypę, przestaniesz istnieć. Co? Odpowiedz mu jak Golem z 21 miał. Mój skarb. My precious. Mine. As I say, one last sacrifice is required. Yours. Fein, oddaj źródło. I tak jesteś useless. No. Dwójka? Zapytaj Lucian, co sądzi na temat podejmowanej przez Dalis prób zamordowania Aleksandra, jego jedynego żyjącego syna. Alexander was Godwoken. Once, years ago, I should have killed Damien, but instead took him as my son. Quite the mistake. Now, I was forced to kill Alexander, my blood. But once more, I could not. The task fell to me. Jego pierwszy syn. Oh, okay. And me. Zauważ, że ich plan oznacza, że nie będzie więcej prawdziwego boskiego. Good. You understand. The world shall not know this. I shall return from the grave, a divine without power. Yet all who desire power shall fear me. I shall carry the secret of my lack of divinity. Peace shall reign. To dupy ich plan. Sztuczny, wiesz, sztuczny pokój. Dosyć tych kłamstw. Then let us proceed. Show some responsibility, father! Surrender your source! Give back your source, father! Sealing the veil will lock our people away forever. They will never be free of the void. Though if they return, what becomes of this world? Fane turns to you. In all the time that you've traveled together, you've never tragiczne... seen him like this. He's trembling with emotion. Stosunki. And you, my fellow adventurers. I don't think I can leave the responsibility for this with you. You'll be a hero. Everyone will know the sacrifice you'll make. Your name will be synonymous with the survival of Rivellon. Lucian's right. We can save the world from the void. We should make the sacrifice. A ja myślę, że to tak i tak nie ma znaczenia, bo brak Husrek zaraz zjedzie. There has to be another way. No też. O, sorry. Nie ma takiego wała. No, never.
Jeśli chcesz dostać moją duszę, będziesz musiał ją sobie wziąć siłą. Spróbuj, a zapłacisz głową. I understand. Sacrifice takes courage. But I shall help you. Though it pains me, your sacrifice shall be made for you. Dallas. I'm sorry. You've come such a long way, but there is too much at stake. This is the end. Tak jest, to jest koniec, ale dla was. Co to się odjanie Pawła? Błogosławieństwo. Dobra. Bańka? Tak, bańka. Szczególnie, że no źródła ci tak. No, wiesz co, tylko ja to jakoś bardziej z przodu rzucę, tak żeby mniej więcej... No dobra, ale tak żeby mi maga objęło. No, tylko zwierzę będzie musiał tylko podejść. Dobra, nie? Dobra, i tak zwierzę podejdę. O ile przeżyję do tego czasu. No, dokładnie. Boski. Ale strasznie przytłumione mam efekty. Też mam spokojnie. To przez źródło, które tu jest chyba. Dobra. Bij Vredemana, myślę. Vredemana mówisz? Mhm. Okej. Okay. Nice. Uła. Na bogato, powiem ci, na bogato. No, na bogato. Wiesz, co teraz leci? Tak. Też idzie na bogato. O, ale ładnie dostałem też, widzę. O, ale patrz, jak zbiłem im praktycznie cały magiczny ten, nie? No. Dobra, jeszcze puścik idzie. Dobrze. Dobrze, że mam wpytę tego. Źródła mamy, nie? No, dokładnie. Fejnik, dobra. To idzie to tak, robię to tak, panie. Robię to tak. Tak, uciszenie, weszło na trzech. Na trzech, nice. No, pozbiłem im, wiesz, pancerzyki, no. Nie? Ja jeszcze tam dobiłem, nie? No. Dobitnie. Uje. To jest. Mięsny jesz. O cholera. Co? Jestem ślepiony. No widzisz. Wiedzieli, że za dużo dymesz będziesz siał. Ale kurde, tą walną za trzy kafle. Nowa. I to bez kryta. Tylko już nie masz broni. Jak nie mam broni? Nie masz broni. Rozwaliłaś się. Shit. Mówiłem ci. Kurde, całkowicie... A, będę musiał naprawić. Ciekawe, czy podczas walki będę mógł to zrobić. No tak. Aha. Nie, no sądzę, że tak, nie? Dobra. Ładnie, ogłuszony jest boski lucek. Yep. Ale szkoda faktycznie, że te audio kurde jest takie przytłumione, kurde, nie? Bo chodzi, wiesz, że muzyczka jest epicka, nie? A, że bardziej mówisz, że chcieliby, żeby było słuchać muzykę. No.
To skoro tak, to ja z tą muzykę trochę podgłośnię.